Otrzymawszy odpowiedź, wziął z sieni duży kosz i jak najszybciej udał się do lasu we wskazane przez Henka miejsce. Matkę ujrzał, przy dziwnej sośnie, z której sterczały wygładzone długie kikuty sęków, oglądała nienaturalnie pokrzywione drzewo. Mamo! Zawołał, ale usłyszał tylko swój szept, kiedy za plecami matki pojawił się mężczyzna i objął ją w pasie. Alek nie pamiętał, jak dobiegł do domu, ale brudna zapłakana twarz, podrapane nogi, mówiły wiele o wewnętrznej tragedii chłopca. Nieprzytomne oczy zdradzały załamanie nerwowe. Na drugi dzień cała wieś była świadkiem, jak ze studni wyciągano martwą mamę Alka, a z domu policja wyprowadziła w kajdankach pijanego jak Bela tatę, którego do tej pory nigdy nie widziano nietrzeźwego. Zmarł w więzieniu 15 lat później. Alek i dwie młodsze siostry zostały zabrane do domu dziecka. Po latach o nich zapomniano. Tragedia zarosła czasem. Las Vegas, 2007 rok. Polska parafia w tym mieście rozpusty, jak zwykle przed świętami Bożego Narodzenia tętniła życiem. No i ten nowy rok, w którym miasto serwowało wiele niespodzianek. Bo to i łagodny klimat, na tę porę roku i pobliskie góry nęciły. Chicago, zwane inaczej polskim miastem niedaleko, to i wielu Polaków celebrowało święta w Las Vegas.